A z dalej położonych miast będziemy mogli się przemieścić do, to jest nie tylko do lotniska, ale też do aglomeracji warszawskiej w ciągu 3 godzin. Aha, czyli to jest taki rzeczywiście, powiedziałbym, strategiczny projekt. Polska praktycznie nie liczy się tak naprawdę w Europie, a już nie mówimy na świecie, jeżeli chodzi o transport właśnie lotniczy ludźmi czy transport cargo. Ilość prac, które do tej pory wykonano, jest naprawdę imponująca. Dzisiaj porozmawiamy sobie o CPK, ale zanim do tego przejdziemy, zapraszam wszystkich do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Bardzo zależy nam na Państwa komentarzach. A dzisiaj moim rozmówcą jest inżynier Bogdan Markocki. Witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Janek. Jesteś fachowcem od budowania dróg i mostów. Zajmujesz się tym od wielu, wielu lat, projektujesz. I wydaje mi się, że jesteś chyba jedną z najlepszych osób do porozmawiania właśnie na temat CPK. No, dziękuję bardzo za taką rekomendację. No, miałem to szczęście, że od 24 lat swojej praktyki brałem udział w różnym stopniu w projektowaniu, nadzorowaniu, budowie infrastruktury transportowej. Głównie to były właśnie autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe. No swoją praktykę, pierwszą taką większą inwestycję, w której brałem udział, była budowa autostrady A2 Kurów-Poznań, inaczej nie Kurów-Poznań, tylko Konin-Poznań, budowaną przez Autostradę Wielkopolską, przez Jana Kulczyka. To była formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, później była autostrada A1 Stryków-Pyrzowice, później była droga ekspresowa S17, to około 70 km obwodnicy Lublina. Jedną z takich większych inwestycji, którą właśnie nadzorowaliśmy, i tam miałem też dość duży udział w nadzorowaniu właśnie dokumentacji projektowej, była obwodnica Warszawy, której wartość w realizacji całej tej inwestycji była około 6 miliardów złotych. Później były linie kolejowe, nadzorowaliśmy dokumentację projektową dla budowy linii kolejowej E20 Warszawa-Poznań, później linię kolejową L447 Warszawa-Grodzisk Mazowiecki. Jest to chyba jedna z najbardziej obciążonych linii kolejowych w Polsce. Tam dziennie przejeżdża około 600 tysięcy ludzi. A teraz mam przyjemność też uczestniczenia w projektowaniu właśnie linii dużych prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. I moje biuro projektuje mosty i część mostów i dróg na linii kolejowej Warszawa-Łódź. Też mogę dodać, że jesteś autorem, projektantem unikalnego mostu, tak, który jest gdzieś w okolicach Krakowa. Dwa słowa, jakbyś powiedział, bo to rzeczywiście jest unikalny na skalę światową tak, z tego. Tak. To jest jeden z dwóch mostów na świecie, po których mogą jeździć samochody o konstrukcji wstęgowej. Jeden jest w Urugwaju, a drugi jest w Lubniu w Polsce i była to unikatowa konstrukcja właśnie, po której mogą przyjeżdżać pojazdy do 32 ton w ramach tego projektu. A on jest cieniutki w ogóle? Cieniutki, tak. Bo wysokość konstrukcyjna jest 42 cm przy rozpiętości 72 metrów. To jest nieosiągalne praktycznie. Dla nikogo innego oprócz polskiego i urugwajskiego inżynierów, tak? Przy okazji wykonania tego projektu też właśnie dokonałem patentu, jak sprężać takie konstrukcje. To była taka rzeczywiście bardzo ciekawa przygoda właśnie w dziedzinie mostownictwa. Występowałem też właśnie z tą konstrukcją i z kilkoma podobnymi na konferencji w Londynie, gdzie wzbudziło to dużą sensację. Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł tego typu obiekt gdzieś wybudować w Polsce lub na świecie. Dobrze, mamy taką nadzieję, a teraz już idziemy do naszego głównego tematu. Czy mógłbyś nam przybliżyć ideę Centralnego Portu Komunikacyjnego? To jest bardzo dobre pytanie i właśnie myślę, że bardzo dobre na początek, dlatego że
Większość osób w Polsce kojarzy Centralny Port Komunikacyjny z budową mega dużego lotniska pomiędzy Warszawą a Łodzią w Baranowie, a tak nie jest, ponieważ Centralny Port Komunikacyjny to jest idea i w ogóle taka ogólnopolska infrastruktura transportowa, której budowa lotniska nie jest najdroższą i największym, nie jest najdroższym i największym elementem. Największym elementem i najbardziej kosztotwórczym jest budowa układu linii kolejowych, w tym modernizacja istniejących linii kolejowych, budowa nowych, konwencjonalnych linii kolejowych oraz budowa kolei dużych prędkości. No bo z tego co wiem, to jest taki pomysł, żeby praktycznie z każdego większego polskiego miasta w 2 godziny do tego portu lotniczego właśnie koleją szybkich prędkości można się było dostać, tak? Tak jest. To jest nawet szybciej, w 1,5 godziny, czyli z takich miast jak Poznań, Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Białystok będziemy mogli dojechać w ciągu 1,5 godziny, a z dalej położonych miast będziemy mogli się przemieścić to jest nie tylko do lotniska, ale też do aglomeracji warszawskiej w ciągu 3 godzin. Aha, czyli to jest taki rzeczywiście, powiedziałbym, strategiczny projekt. Tak, i to jest w pewien sposób, no to zostało przez poprzednią władzę, sprytnie zostało to połączone, budowę nowego lotniska, które jest potrzebne w Warszawie i o którym się mówi już od dłuższego czasu, z modernizacją linii kolejowych, która, można powiedzieć, przez ostatnie 15 lat bardzo kulała. I zintegrowanie tego całego systemu, czyli zintegrowanie systemu linii kolejowych, właśnie transportu lotniczego, zintegrowanie z siecią już wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, można by było zrobić właśnie w taki sposób, żeby ten ruch umożliwiał przemieszczanie się do środka Warszawy, właśnie do tego centralnego miejsca w maksymalnie 3 godziny. 3 godziny. Czyli w skład CPK, żebyśmy powtórzyli, wchodzi lotnisko jako to centrum, tak? Tak. Lotnisko w Baranowie, do tego ileś tam linii kolejowych szybkiego ruchu, tak? Czy jakieś autostrady? No to może po kolei, właśnie jakie są elementy przewidywane w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. I jednym z tych elementów jest właśnie budowa lotniska imienia Solidarność. Jest to lotnisko planowane w pierwszym etapie na przepustowość 40 milionów pasażerów rocznie. Docelowo mówi się o 65 milionach, a gdzieś tam może w dalszej perspektywie nawet do 100 milionów. Ale trzeba powiedzieć, że jeżeli ono nawet powstanie w tym początkowym etapie do 40 milionów, to nie będzie największe lotnisko w Europie, jak niektórym się wydaje. Myślę, że nawet nie wejdzie do pierwszej dziesiątki największych lotnisk w Polsce. I ja myślę, że wiele... W Europie. W Europie, tak. Mhm. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że my jesteśmy na marginesie, jeżeli chodzi o ruch lotniczy pasażerski, a już w ogóle jesteśmy na marginesie, jeżeli chodzi o ruch lotniczy towarowy cargo. Drugim takim elementem, który wchodzi w skład tej budowy tego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jest właśnie modernizacja i budowa nowych linii kolejowych, czyli stworzenie całego układu takiego spójnego kolejowego. I w ramach tego jest właśnie planowana budowa około 2000 linii konwencjonalnych z prędkością do 200 i 250 km na godzinę i budowa około 500 km linii dużych prędkości poruszających się z prędkością do 350 km. I tutaj szacuje się, że koszt tego będzie oscylował około 80 miliardów złotych. I można powiedzieć, jak na tak dużą infrastrukturę, to nawet nie jest dużo. Moim zdaniem będzie to więcej, patrząc na moje doświadczenia z budowy właśnie dróg ekspresowych i autostrad, ale trzeba powiedzieć, że jest to duże przedsięwzięcie i rozłożone na wiele lat, ponieważ myślę, że odcinki tych linii kolejowych będą budowane systematycznie i łączone w dużą sieć, tak jak to się działo w przypadku sieci autostrad.
Kolejnym takim elementem, który jest właśnie też przyporządkowany i budowany i ma być włączony w tą sieć Centralnego Portu Komunikacyjnego, to jest budowa autostradowej obwodnicy Warszawy. To jest około 290 km autostrady, która będzie ringiem wokół Warszawy oraz takiego łącznika pomiędzy tym ringiem aglomeracyjnym a Bydgoszczą. To jest droga ekspresowa numer S10 i to jest około 130 km właśnie ekspresówki, która będzie szła tak trochę na ukos w kierunku właśnie z Warszawy na Bydgoszcz, a później przewiduje się jej połączenie ze Szczecinem. Także to jest naprawdę duże przedsięwzięcie rozłożone na wiele lat i my powinniśmy do tego podchodzić właśnie coś takiego strategicznego, tak jak podchodziliśmy do budowy sieci autostrad. Może tutaj tylko wspomnę właśnie, dlaczego w Centralnym Porcie Komunikacyjnym znalazła się właśnie ta część kolejowa. Wynika to z tego, że przez, można powiedzieć, 15 lat w tej chwili budowy takiej infrastruktury transportowej, główne właśnie te wysiłki takie i finansowe, i administracyjne koncentrowały się na budowie dróg ekspresowych i autostrad. Właśnie tak po macoszemu trochę była traktowana kolej. To było z dwóch powodów. No, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad była lepiej zorganizowana niż Polskie Koleje Państwowe i ona szybciej zagospodarowała te środki, więc no, ten strumień pieniędzy właśnie płynął na drogi ekspresowe i w tej chwili możemy właśnie widzieć, jak to wygląda. Gorzej z tym radziły sobie Polskie Koleje Państwowe. No i rządzący doszli do wniosku, że chcieli właśnie to włączyć w Centralny Port Komunikacyjny i zbudować tą jednostkę administracyjną, która by odpowiadała za modernizację tej linii kolejowej i budowę tej całej infrastruktury kolejowej od nowa. I można powiedzieć, no w mojej opinii się to udało i to było bardzo dobre posunięcie, bo inaczej taka ilość linii kolejowych byłaby nie do zrealizowania. Po prostu przy tej strukturze, którą posiadają Polskie Koleje Państwowe. Takie pytanie mam ekonomiczne. Czy to przypadkiem nie jest budowa piramidy Cheopsa? I pytanie tak jakby takie drugie. Mianowicie ja nigdzie, nikt nie mówi, bo są zwolennicy tego i są przeciwnicy budowy tego, nikt nie mówi, jak to będzie finansowane, kto to będzie utrzymywał, co się stanie, jeżeli to nie wypali, tak? Tylko się powołują się... eksperci różnej maści, którzy występują i w telewizji, i w internecie, mówią, że IATA to nam da dużo zamówień, że to, tamto, wamto, że tutaj jest taka możliwość. No ale co będzie, jak to nie wypali, tak? Jak trzeba będzie do tego dokładać, tak jak do Stadionu Narodowego. No ale ja uważam, że no, jeżeli chcemy się rozwijać, jest no, też takie powiedzenie, no, znaczy takie zdanie, które wypowiedział kiedyś Friedman, że jeżeli chcemy być bogaci, to powinniśmy robić wszystko to, co robiły kraje zachodnie, kraje wysoko rozwinięte, które aktualnie są, wtedy, kiedy one były biedne. I one właśnie wtedy, kiedy były biedne, inwestowały w infrastrukturę transportową. I my mamy już doświadczenie, bo możemy zobaczyć, co się stało przez ostatnie 20 lat, kiedy właśnie budowaliśmy drogi ekspresowe i autostrady i jak wygląda teraz Polska i jak przemieszczamy się w całym kraju. Ale właśnie, złapię za słowo. Mamy doświadczenie. My to znaczy kto? Czy Polacy mają doświadczenie? Nie, Polacy mają, tak. Głównie budują firmy zachodnie. Nie, to jest prawda. Znaczy to o tym, jak technicznie to jest budowane. Ja na razie mówię o strategicznych inwestycjach, jak one oddziaływują na nasze państwo, jak one się rozwijały przez te lata. To, że myśmy tego nie wykorzystali tak, jak należy, żeby zbudować nasze firmy budowlane, polskie firmy budowlane i polskie biura projektowe, to jest inna rzecz. Znaczy my mamy generalnie z tym problem od dłuższego czasu, nie wiem z jakiego... nie wiem, psychologicznego naszej natury społecznej, z czym się to wiąże. Już tłumaczę. Społeczeństwo
nie zrzuca się samoistnie na budowę tego typu rzeczy, tylko rządzący występują, zabierają społeczeństwu pieniądze na realizację. No ale potem w zasadzie już zapominają o tym, że dobrze by było wykształcić właśnie biura konstrukcyjne, fachowców od budowy dróg, mostów, kolei i tak dalej, żeby to polskie firmy robiły, tak? Czyli nie ma takiego elementu, tylko po prostu urzędnicy idą na łatwiznę, biorą firmy zachodnie. Tak, no. Być może znaczy, jeszcze te firmy zachodnie stosują jakieś tam zachęty, na przykład bardzo ładnie kwiaty jakieś dają, czy coś takiego, także no właśnie tak. Znaczy ja myślę, że to jest to trochę bezmyślnie implementowanie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności prawa zamówień publicznych, i to jest po prostu już później samo się tworzy. Ja myślę, że to może później bym wyjaśnił, ale teraz chciałem właśnie wrócić, dlaczego opłaca się budować infrastrukturę transportową i dlaczego akurat w przypadku CPK to jest bardzo duża analogia do tego, jak budowaliśmy drogi ekspresowe. I chciałem powiedzieć, że jeżeli teraz właśnie poruszamy się po Polsce, to widzimy, jak cenna jest cała ta infrastruktura drogowa. Tak? Nikt sobie nie wyobraża teraz podróżowanie po tych starych drogach krajowych. I ja uważam, że to samo dotyczy na przykład linii kolejowych, bo do tej pory linie kolejowe praktycznie nie były modernizowane tak, jak należy. PKP nie stworzyła takiego planu modernizacji tych linii kolejowych, żeby one poruszały się z prędkością właśnie 200 km na godzinę czy 250 km na godzinę. A z czym to się wiązało? Dlatego, że polskie koleje państwowe koncentrowały się, żeby wszystko budować w pasie kolejowym, żeby nie nabywać nowych gruntów, nie budować nowych linii kolejowych, ponieważ to jest bardzo czasochłonne i kosztowne, ale tylko w taki sposób jest możliwe zwiększenie prędkości na liniach kolejowych, ponieważ stare linie kolejowe biegną w tej chwili przez bardzo zurbanizowane tereny, które kiedyś były małymi miejscowościami, a w tej chwili się rozbudowały jako duże miejscowości i wymagałoby to wyburzeń albo przebudowania całej infrastruktury miejskiej. Więc jest to niemożliwe i CPK właśnie zrobiło to, czego nie zrobiło PKP, czyli zrobiło plan budowy części nowych linii kolejowych tak, żeby właśnie te szprychy CPK umożliwiały podróż z dużymi prędkościami. I teraz dlaczego to jest potrzebne? Dlatego, że jeżeli chcemy być krajem nowoczesnym, krajem, którym chcą inwestować, czy Polacy nawet chcą inwestować, to jest potrzebne, wszędzie liczy się czas, czyli ten transport jest bardzo ważny w przemieszczaniu się właśnie i towarów, i ludzi, a to wszystko jeszcze przyspieszy i w dobie tej globalizacji jest to nam potrzebne, bo widzimy, co spowodowały drogi ekspresowe. No ja pamiętam właśnie, jak na przykład jeszcze w 2013 roku zgłaszano właśnie, było akurat nie ta władza, która teraz rządzi, była przeciwna budowie drogi ekspresowej S19, bo tłumaczono, że tam nie ma ruchu. No nie ma ruchu, bo nie ma dróg. A teraz, kiedy ta droga S19 została wybudowana, no to ona jest po prostu zapchana praktycznie. Już w tej chwili, jak się jeździ, to na niektórych odcinkach ona już wyczerpała swoją przepustowość, więc widzimy właśnie, jakie możliwości stwarza budowa właśnie sprawnej infrastruktury. I teraz jest tak, że myśmy autostrady budowali etap po etapie i później się to zamykało w całość. I tak samo tutaj jest planowane. W tej chwili jest w realizacji właśnie CPK już pierwszy odcinek linii dużych prędkości między Warszawą a Łodzią. I to są jakieś ograniczone pieniądze. Jeżeli do tego zbudujemy lotnisko, już zacznie grać ten cały układ komunikacyjny, to dalej go rozbudowujemy. Także to nie jest tak, że my od razu wydajemy te 170 miliardy złotych, tylko wydajemy w takim stopniu, jak się buduje teraz drogi ekspresowe, bo proszę sobie wyobrazić, że odcinek taki 10 km, 12 km drogi ekspresowej to kosztuje od miliarda do nawet kilku miliardów, dlatego że jeżeli jest prowadzona w tunelu, to tunel, kilometr tunelu gdzieś budowany pod górą, to sam potrafi kosztować miliard złotych, więc my do tej pory, budując drogi ekspresowe, wydaliśmy około 240 miliardów złotych, czyli znacznie mniej niż na infrastrukturę kolejową. I jeszcze, jeżeli bym właśnie mówił o zaletach Centralnego Portu Komunikacyjnego, to co wcześniej powiedziałem, Polska praktycznie nie liczy się tak naprawdę w Europie, a już nie mówimy na świecie, jeżeli chodzi o transport właśnie lotniczy ludźmi, czy transport cargo. A jakie daje to właśnie bonusy?
Przede wszystkim, jeżeli właśnie transportujemy towary, to te towary są clone i nakładany jest VAT w miejscu, gdzie one właśnie lądują, gdzie one docierają, powiedzmy, do pierwszego kraju w Unii Europejskiej. I teraz te pieniądze zgarniają głównie Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania. Także to jest wielki tort. Ja naprawdę tutaj, jeżeli ktoś mówi, że Niemcy nieprzychylnie patrzą okiem na to, że my budujemy centralny port komunikacyjny, w sensie, że budujemy lotnisko, który nawet w jakimś procencie odbierze im ten transport towarowy, to oni na pewno będą robić wszystko, żeby jednak to torpedować. No bo proszę sobie wyobrazić, ja tu podam kilka cyfr. Na przykład w roku 2022 cały transport towarowy w Polsce wyniósł około 200 tysięcy ton przewieziony samolotami, gdzie samo lotnisko tylko w Paryżu miało ruch towarowy na poziomie 2 milionów. Czyli my mówimy o jednym francuskim lotnisku, które ma praktycznie dziesięciokrotnie, tak, czy większy ruch niż cały ruch towarowy w Polsce. Także to takie są liczby. Zresztą to, co mówiłem, że jeżeli to lotnisko powstanie nawet i będzie miało przepustowość pasażerską na poziomie 40 milionów, to nie wejdzie nawet do pierwszej dziesiątki, bo największe lotnisko w tej chwili w Europie, czyli londyńskie Heathrow, ma liczbę pasażerów na poziomie 80 milionów. Czy pytanie takie, czy opłaca się budować bardzo duży port lotniczy centralny i dowozić do niego ludzi, a nie rozproszyć tego chociażby z powodu wojny, tak? No bo zniszczenie jednego lotniska to jest łatwiejsza rzecz, a jeżeli powiedzmy lotnisko nie byłoby w centrum, tylko mniejsze lotniska byłyby na obrzeżach, czyli właśnie w tych miastach, z których niby mają być zwożeni ludzie, według mnie to byłaby rozsądniejsza koncepcja. Nie dlatego, że my mówimy tutaj o konkurowaniu o rynku międzynarodowym. I my tak naprawdę takimi małymi lotniskami, które nie są dobrze powiązane, nie będziemy w stanie konkurować. Takie jest moje zdanie. Ja myślę, że i tak to właśnie z tego, co mówię, że to lotnisko nawet nie wejdzie do pierwszej dziesiątki, to jeżeli uda nam się część odebrać tego ruchu, na przykład ruchu lotniczego cargo, to będzie duży sukces, bo my tutaj mówimy o lotach międzynarodowych, a praktycznie u nas jest to w marginalnym stopniu. Dla porównania, no, cały transport, który wynosił 200 tysięcy ton rocznie w 2022, to lotnisko Okęcie obsłużyło połowę z tego ruchu, prawie około 100 tysięcy ton. I ono już nie jest w stanie więcej obsłużyć. Więc jeżeli my mówimy o takim konkurowaniu, odebraniu chociaż większego procenta, no to my musimy mieć większe lotnisko, które będzie obsługiwało taki ruch. A te mniejsze lotniska, one głównie służą do lotów takich, powiedzmy, mało krótkodystansowych. I teraz to posiadanie zapasowych lotnisk to jest jak najbardziej wskazane i ono jest planowane, bo CPK właśnie będzie miało takie zapasowe lotniska, w których będzie mógł być ten transport prowadzony, ale w wyjątkowej sytuacji. Czyli jeżeli my mówimy o wojnie, to i tak to lotnisko nie do końca będzie mogło, moim zdaniem, spełnić swoją rolę, bo ono będzie musiało być bardzo chronione. No, z drugiej strony też i tak oni będą musieli wybrać w czasie wojny, które lotniska są w stanie ochronić, bo niestety nie da się osłonić przeciwlotniczo wszystkich lotnisk. No tak, to co widzimy na Ukrainie, właśnie też ostatnio przysłuchiwałem się takiej audycji, w której właśnie mówiono o tych lotniskach, to praktycznie wszystkie lotniska zostały wyłączone. Oni nie są w stanie ochronić tych lotnisk przed działaniem właśnie rakiet, jakichś systemów nalotów, więc... Dobra. Wojna załatwiona. Tak, ruch ekologiczny. Zabronią latania samolotami, wybudujemy lotnisko i co? No i co na nim będziemy robili, jak nie będzie można latać samolotami? Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że chyba nikt się w tej chwili tym nie przejmuje, ponieważ ruch lotniczy wzrasta i to wzrasta naprawdę kilkanaście procent rok do roku. Więc jeżeli my nie wskoczymy, można powiedzieć, że tu jest pewien sposób wyścig z czasem, że jeżeli my chcemy wskoczyć w udział w tym torcie, no to po prostu czym szybciej zbudujemy tą całą infrastrukturę, tym szybciej będziemy mogli czerpać korzyści właśnie z transportu towarów i ludzi.
Więc ta ekologia, tak naprawdę ona najintensywniej, jak ją widzimy, ona jest po prostu w tych krajach właśnie europejskich, nie wiem, zachodnich, ale tak naprawdę ani Stany Zjednoczone, można powiedzieć, ani te duże kraje tak w rzeczywistości, w swojej praktyce za bardzo się tym aż nie przejmują. A już nie mówiąc o Indiach i Chinach, gdzie widzimy w tej chwili, że tak naprawdę u nas wydobycie węgla spada, a tam wzrasta kilkukrotnie, więc bilans tak naprawdę CO2, o którym mówimy, jest na niekorzyść tak naprawdę. I tutaj bez rozwiązania tego, to nie ma mowy mówienia o ekologii, więc tutaj myślę, że patrząc na to, jak w ogóle świat przyspiesza i mówiąc tutaj o tej globalizacji, która dokonuje się w coraz większym wymiarze, to ta szybkość przemieszczania się towarów będzie bardzo istotna. Ja nawet sam spostrzegam w swoich praktykach, że na przykład jeżeli zamawiam jakieś drobne rzeczy na AliExpress, to ja je już jest w stanie dostać w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni, przy czym ono najdłużej leży właśnie na w tym urzędzie celnym, bo przylatuje do Okęcia i później leży z tydzień w urzędzie celnym, niczym do mnie dotrze, ale to i tak jest o wiele krócej niż kiedy płynie statkiem, bo to trwa do 2 miesięcy. Jasne. Ile to będzie kosztowało i jaki jest w ogóle planowany okres budowy? Do kiedy to będzie budowane? To też jest bardzo dobre pytanie właśnie, bo tutaj się mówi, że padają takie daty 2028, że to wszystko już zostanie uruchomione. No to jest nieprawda. No tutaj planuje się, że ten, można powiedzieć, pierwszy etap zostanie uruchomiony w takim czasie. Nie wiem, czy to zostanie dotrzymane. Raczej myślę, że na pewno będzie poślizg, ale myślę, że jeżeli, tak jak obserwuję, jak jest w ogóle zorganizowany Centralny Port Komunikacyjny, teraz biorąc nawet udział w projektowaniu, jak nowocześnie podchodzi się do w ogóle zarządzania tym projektem, to wydaje mi się, że te terminy będą przekroczone, ale nie w niedużym stopniu. Jeżeli chodzi o koszty, no to na dzień dzisiejszy, z tego co po prostu z danych takich dostępnych publicznie, no to szacuje się, że budowa samego lotniska Solidarność to będzie koszt około 35 miliardów złotych. I można powiedzieć, że to się pokrywa rzeczywiście z budową takiego lotniska, bo możemy tutaj za przykład wziąć budowę lotniska w Berlinie, które kosztowało właśnie około 32 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę inflację, to może być rzeczywiście ten koszt. Takim największym kosztem to jest budowa właśnie i modernizacja linii kolejowych. I tutaj szacuje się, że to będzie około 75 miliardów. Ale te szacunki, które znalazłem, były na 2019 rok. Więc myślę, że to może być w okolicach 100 miliardów na dzisiejszą wartość pieniądza. Kolejnym takim elementem to jest ten Y, tak, czyli linie dużych prędkości z Warszawy do Łodzi i później ta linia się rozgałęzia właśnie z Łodzi do Wrocławia i z Łodzi do Poznania. I tutaj ten koszt szacowany jest na około 17-21 miliardów złotych. Więc też to może być więcej, mniej. To jest w zależności, jak będzie się podchodziło też do wyłaniania wykonawców, jaka będzie konkurencyjność. I to też zależy właśnie od tego, jak CPK będzie przeprowadzało postępowania przetargowe. Znaczy tutaj do tego mam chyba największe zastrzeżenie. Kolejnym takim elementem jest budowa tego ringu autostradowej obwodnicy Warszawy. Tutaj szacuje się, że koszt tego to będzie około 10 miliardów złotych. Bo to rzeczywiście długość 290 km. Tak, to jest tak. No i droga ekspresowa, ta S10 łącząca ten ring z Bydgoszczą, to jest około 5-6 miliardów. Więc szacuje się, że całość tego przedsięwzięcia to będzie 170 miliardów złotych. Szacuje 370. Nie, może tak. Znaczy zobaczymy, jaka będzie inflacja, ale myślę, że nie będą takie duże różnice. No ja patrzę pod takim kątem, jak były budowane drogi ekspresowe, więc można powiedzieć, od 2004 roku do teraz to jest około kwota tam 200,
250 miliardów złotych. Więc tutaj oscylujemy, a wybudowano no, około 4000 kilometrów dróg ekspresowych. To też jest niebagatelne, więc to są takie, taki rząd pieniędzy, który rzeczywiście myślę, że może ta cała inwestycja się zmieścić. W jakim stopniu jest teraz zaawansowanie tego projektu? Czy ono jest zgodne z planami, czy też nie? Bo wszyscy mówi się tak, że w zasadzie jeszcze łopaty nie wbili. Znaczy, to też jest właśnie pewien sposób propaganda i nieznajomość tematu. No, jeżeli popatrzymy, ja też tutaj odwołam się do inwestycji tych dróg ekspresowych i autostrad, to cały proces taki inwestycyjny od zaplanowania do wybudowania na przykład drogi ekspresowej to jest około 9 lat. Przy czym 7 lat to jest projektowanie, analizy i projektowanie, a 2 lata to jest budowa. I tutaj myślę, że jest podobnie. I trzeba powiedzieć, że CPK, Centralny Port Komunikacyjny, czyli już jako jednostka administracyjna, podszedł do tego bardzo profesjonalnie i organizacyjnie naprawdę zrobił duży postęp i bardzo dużą pracę. No bo mówimy tutaj o jednostce administracyjnej, która powstała od nowa w 2017 roku. Musiała się zorganizować, zatrudnić fachowców. No to nie jest tak, że to się taką jednostkę administracyjną się zbuduje od razu. Można mieć wymagania, ale ja sam wiem, no jak budowałem biuro projektowe, to trwa 10 lat, niczym dobierzesz sobie ludzi, z którym się najlepiej pracuje, z którym się zgrasz i te procedury działają jak najszybciej, więc można powiedzieć, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tu mamy zbudować tak dużą infrastrukturę, to naprawdę ilość prac, które do tej pory wykonano, jest naprawdę imponująca, bo do tej pory zrobiono tak zwane decyzje środowiskowe i to jest taki STEŚ, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i to jest dość w przypadku CPK dość dokładnie robione dla 1600 km linii kolejowych nowo budowanych. Zrobiono decyzje środowiskowe dla lotniska, które uzyskano w 2023 roku. W tej chwili właśnie pod koniec roku i teraz właśnie na początku roku 2024 uzyskano 2 decyzje środowiskowe dla tej linii dużych prędkości Warszawa-Łódź. To jest też niemałe osiągnięcie, ponieważ średni czas uzyskania decyzji środowiskowej trwa od 2 do 5 lat. Więc to, że się dla tak dużej inwestycji udało uzyskać, to jest też duży sukces. W tej chwili też właśnie trwa projektowanie, wykonanie projektu budowlanego i projektu technicznego dla budowy linii dużych prędkości między Warszawą i Łodzią. I planowane jest wydanie pozwolenia na budowę, czy złożenie na pozwolenie na budowę w tym roku. Więc tak naprawdę można by rozpocząć prace budowlane już w przyszłym roku. A jeżeli projekt jest dobrze zrobiony i jest, a tutaj ten pomysł w ogóle na wykonanie dokumentacji projektowej jest też świetnie przemyślany. Uważam, że to jest w nowatorski sposób zrobione, bo to jest połączenie w pewien sposób formuły projektuj, a później buduj z procedurą projektuj i buduj. Na czym to polega? W drogi ekspresowe można powiedzieć, do 2013 roku powstawały w taki sposób, że najpierw powstawał projekt, a później na podstawie tego projektu była realizowana budowa. Czyli kto inny robił projekt, kto tak, inny realizował ale budowę. Ale okazało się, że w takim trybie te drogi są najdroższe, dlatego że projekt był zawsze zrobiony bardzo najtańszym sposobem i był bardzo drogi w realizacji. Były duże problemy, wykonawcy przewlekali i wykorzystywali te błędy, które były w dokumentacji projektowej. I od 2013 roku prowadzono formułę projektu i zbuduj, czyli od razu projekt i budowę realizował wykonawca. I to spowodowało obniżenie cen budowy w ogóle dróg ekspresowych niemalże o 30% w niektórych przypadkach. Taki był duży zysk. No bo on dawał słowo i on to realizował. Dawał słowo i pilnował projektanta, żeby zrobił mu to najbardziej optymalnie, tak? Żeby wszystko było zgodnie z normami, przepisami, ale było najtańsze. I CPK troszeczkę właśnie zrobiło taką hybrydę i uważam, że to jest dobry sposób, dlatego że tutaj jest wykonywany projekt budowlany i projekt techniczny. I projekt techniczny jest takiej szczegółowości, że pozwala wykonawcy
ofertować od razu budowę, a później jak on dostaje ten projekt, ma możliwość optymalizacji tego projektu, czyli projekt wykonawczy wykonuje już sam wykonawca. I to jest taki model trochę z Wielkiej Brytanii, którzy oni właśnie oni te swoje inwestycje prowadzą właśnie w taki sposób. I to jest, myślę, że najlepszy sposób, dlatego że wykonawca już ma decyzję administracyjną na pozwolenie na budowę, a tylko optymalizuje projekt wykonawczy. Więc, który może zmieniać w trakcie realizacji. Dokładnie, i on może sobie zastosować bez problemu swoją technologię, może sobie odchudzić tam, gdzie można, zmienić sobie rodzaj konstrukcji, wszystko w ramach projektu budowlanego. I to jest właśnie świetnie pomyślane i uważam, że to przyniesie bardzo duże korzyści i przyspiesza całość realizacji. No, tutaj też trzeba powiedzieć, że w tej chwili też jest wybrani są wykonawcy, tak, tych projektów, a nie jest to łatwa rzecz, bo często procedura sama wyłonienia według prawa zamówień publicznych trwa od 3 do 10 miesięcy. I jak ja słyszę czasem fachowców różnych, którzy mówią, no ostatnio słyszałem, to chyba na kanale Nam Zero, gdzie jeden z naukowców z Wrocławia mówił, że cofnijmy się do etapu koncepcji. To jest wywrócenie tego projektu, to jest cofnięcie się do etapu koncepcji, to jest tak, utracenie decyzji środowiskowej, pogrzebanie właśnie tych całych procedur wyłaniania wykonawców do czyli projektu. Czyli my już jesteśmy skazani, ponieważ te środowiskowe mamy dobrane zespoły i tak dalej. To jest, uważam, duży kapitał, który został wykonany. Tak, i to jest, uważam, że nawet jeżeli byśmy lotniska nie budowali, to cały czas się mówiło o budowaniu linii dużych prędkości, tak, więc czy też modernizowaniu linii kolejowych. Także tutaj właśnie miejmy na uwadze to, że ten komponent lotniskowy nie jest najważniejszą częścią, nie jest najdroższą częścią. I jeżeli my wybudujemy, a lotnisko, z tego co mi wiadomo, to też musimy myśleć o nowym lotnisku, więc tak naprawdę naprawdę to by było marnotrawstwo nie skorzystania z tego, co jest wykonane w tej chwili. No ale może nowa ekipa specjalnie to zrobi, żeby pokazać, że tamci zmarnotrawili tyle środków. No i to jest właśnie, myślę, że największa beznadzieja, że bo takich inwestycji... Gdyby coś takiego... Tak, no, trzeba sobie uzmysłowić, że takich inwestycji nie zrobi się w jedną kadencję Sejm. Nie zrobi się w 4 lata. Ta inwestycja jest rozpisana na 20 lat. Jeżeli my nie będziemy ponad podziałami realizowali interesu naszego krajowego, no to po prostu naprawdę skazujemy się na taki no margines, można powiedzieć, w pewien sposób, czy europejski, czy światowy. A uważam, że powinniśmy wykorzystywać w miejscu, jakim jesteśmy. A my jesteśmy w centrum Europy, tak? Czyli, no bo teraz pomyślmy sobie, jeżeli na wschód od nas praktycznie nie ma takiego lotniska, które by obsługiwało cargo, które by obsługiwało takie loty pasażerskie, to my mamy świetną pozycję właśnie taką startową, żeby zbierać cały ruch tej wschodniej Europy do siebie. I ja myślę, że też takim potwierdzeniem tego jest to, że w CPK chcą inwestować firmy prywatne. Tak, bo takim właśnie testem było, że firma prywatna Vinci chciała po prostu inwestować i być współudziałowcem tego portu komunikacyjnego. Ja myślę, że wiele funduszy by chciało być współudziałowcem, no bo to jest niesamowity kapitał. Tak naprawdę później tylko ściągasz haracz z transportu, z tranzytu. No dobra, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, jeszcze dźwięk ale chodzi. W takiej perspektywie trzeba myśleć, bo zobaczmy, co się dzieje w polskich portach, jak przyrasta ilość towaru, który jest przeładowywany. Ja kiedyś właśnie podczas swoich podróży takich zagranicznych byłem w porcie w Rotterdamie. Miałem też okazję być obwieziony właśnie po tym całym porcie już na morzu, jak stały te olbrzymie statki. No to było imponujące, jakie ilości towarów są przeładowywane. Ja myślę, że większość Polaków sobie nie zdaje sprawy z tego, jak się na tym zarabia. A co właśnie, jak stało się, że Holandia została właśnie takim centrum transportowym i przecież port Rotterdamu w Rotterdamie przez większość czasu był jednym z największych portów na świecie, to było stąd, że oni ściągali duże pieniądze ze swoich kolonii i zainwestowali właśnie jednym z takich większych inwestycji, które dokonali, był port w Rotterdamie, infrastruktura. Tam jest chyba, ja już nie pamiętam, nie chciałbym skłamać, ale około 15% właśnie terenów w ogóle Holandii to jest infrastruktura transportowa, kanały, drogi, porty. I ja uważam, że właśnie powinniśmy brać przykład z tych krajów, które właśnie kiedy były jeszcze biedne, w co inwestowały?
w infrastrukturę transportową. Budując właśnie drogi ekspresowe, jak przemieszczałem się po Polsce, to pamiętam, jak jeździliśmy do Rzeszowa, jak nie było jeszcze trasy ekspresowej S17, S19. Do Zgorzelca 9 godzin. To był koszmar. I teraz, jeżeli ktokolwiek miał u nas zainwestować, powiedzmy, postawić fabrykę, to jak te tiry miały przejeżdżać? W jaki sposób? Czyli teraz zobaczmy, jeżeli my będziemy mieli szybką kolej, my będziemy mieli szybkie trasy ekspresowe, my będziemy mieli ruch lotniczy, to taki zagraniczny przedsiębiorca, czy polski przedsiębiorca wybiera ekonomię. On widzi, że jeżeli ja zainwestuję blisko tego portu lotniczego, to ja mam blisko wszędzie. I wtedy nie jest tak, że ja lubię Niemców, lubię Francuzów, czy lubię Polaków. Wygrywa interes ekonomiczny. Więc o korzyściach chyba już wszystko żeśmy powiedzieli, tak? To ostatnie pytanie, jakie są zagrożenia, jakie wady tego projektu? Jedną z takich głównych wad, które widzę w tej chwili w organizacji tego centralnego portu komunikacyjnego, i to można powiedzieć, powtarza się trochę z tego, jak był początek budowy dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, to, że to jest nastawione na olbrzymie firmy i to są w większości firmy zagraniczne. Nie polskie, nie wykorzystujemy tych dużych pieniędzy, które często właśnie są pozyskiwane na kredyt. Nie pozyskujemy tego na to, żeby zbudować polskie firmy. I na przykład Centralny Port Komunikacyjny jako jednostka administracyjna praktycznie nie ma żadnej oferty dla małych i średnich polskich firm. A one są najbardziej wydajne, najbardziej konkurencyjne. Które de facto powinny być już w ogóle duże polskie firmy, ponieważ budowaliśmy autostrady, tak? I gdyby one były realizowane polskimi siłami, no to prawdopodobnie właśnie takie firmy by powstały. No tak? Właśnie to się skazujemy na to, że nie dość, że nam obcy zbudują, to nam obcy będą serwisować. Tak? Jeszcze serwisować, dają swoje urządzenia i później ten serwis, koszt wszystkiego jest kilkukrotnie razy trochę jak lotnisko więcej. W Dubaju, tylko że my nie mamy ropy, tak? Tak, tylko że my nie mamy ropy. I to jest właśnie, uważam, że to jest jedną z takich wad, które widzę w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, to jest, że nie jest to nastawione, że ta konkurencyjność nie jest większa, a powiedziałbym, że nawet w stosunku do dróg ekspresowych ten rynek został zamknięty. Bo na przykład w projektowaniu jest wybranych 10 dużych konsorcjów i w tej chwili wiele firm się budzi, dużych firm projektowych w Polsce, kiedy już na przykład tego projektowania w tych drogach ekspresowych jest mniej i chciałyby coś innego robić, one nie mają już wejścia do projektowania właśnie w ramach tej 2000 linii kolejowych. I uważam, że to... Jeżeli już, to właśnie tutaj powinna być stworzona jak największa konkurencyjność. Bo można powiedzieć, że polskie firmy nie boją się konkurencyjności. One właśnie wygrywają. To jest tak, że często jest tak, że zachodnia firma po prostu oprócz tego, że ona ma te referencje, które są wymagane, to później cały projekt jest wykonywany przez inżynierów polskich. Tam nie ma ani jednego zagranicznego projektanta. I też przecież w właśnie linie dużych prędkości są projektowane przez polskich inżynierów, bo to nie jest jakaś taka właśnie kosmiczna technologia. Tego się buduje w tej chwili na świecie kilka tysięcy kilometrów. No, szczególnie w tym wiodą Chińczycy, którzy w tej chwili mają około 35 tysięcy kilometrów linii tych dużych prędkości. I samo projektowanie nie jest właśnie niczym skomplikowanym. Tutaj taką technologią, która jest może potrzebna, to są systemy sterowania ruchem, ale które też są nawet właśnie wykonywane, projektowane przez polskie firmy, bo już są takie, ale i pociągi. Ale to tutaj nie mamy za bardzo wyboru, dlatego że wiele pociągów jest te rozwiązania, które umożliwiają te przemieszczanie się pociągów z taką prędkością, są opatentowane. Z tego co wiem, PESA też przymierza się do budowy pociągu, który będzie mógł jeździć z prędkością 350 km na godzinę. My technicznie jesteśmy w stanie to wszystko zaprojektować, wykonać, tylko są ograniczenia patentowe. Ale poza tym to nie są jakieś kosmiczne właśnie technologie i to powinniśmy sobie uzmysłowić. I powinni sobie uzmysłowić nasi rządzący, nasi politycy, nasi urzędnicy, że właśnie... Jeżeli chcemy, żeby to powstało w dobrych, racjonalnych pieniądzach, to musimy stworzyć mega konkurencyjny rynek. Tylko wtedy możemy osiągnąć najlepszą jakość i najlepszą cenę. Natomiast jak chcemy to zbudować cudzymi rękami, to prawdopodobnie tak nie będzie i naród polski będzie musiał do tego dopłacać, tak? To będzie to kosztowało znacznie. Czyli podsumowując naszą rozmowę, budować trzeba,
prace tak. już są zaawansowane, choć tego nie widać, tak? Tak. No i cóż, no, mamy nadzieję, że się uda to wybudować w takim razie, jak mamy takich inżynierów. Jeszcze dobrze by było, żeby właśnie Polacy, że tak powiem, tym całym projektem się zajęli, a nie właśnie jakieś firmy zagraniczne. Bardzo dziękuję za tą rozmowę wyczerpującą. Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszamy na następne rozmowy. Do widzenia.